A my teraz rozmawiamy na temat bardzo aktualny, bo o drodze krzyżowej jedna różnica jest taka, że jest to ekstremalna. Pani Agnieszka Boboli, koordynator tego projektu, jest w naszym studiu. Dzień dobry pani. Dzień dobry panu, witam państwa. Ekstremalna droga krzyżowa to projekt, który jest nowy w Polsce. Co to za pomysł w ogóle? Jest to pomysł nie nowy. W tym roku wyrusza ekstremalna droga krzyżowa po raz 9 już. Jest to pomysł, który jest ideą księdza Jacka Wiosny Stryczka z Krakowa. I pierwsza ekstremalna droga krzyżowa właśnie wyruszała z Krakowa do Kalwarii Zebrzydowskiej. Na czym polega ekstremalność tej drogi krzyżowej? Podstawowe standardy, których wszyscy muszą przestrzegać, to po pierwsze marsz samotnie, po drugie marsz w milczeniu, po trzecie towarzyszą temu rozważania wszystkich stacji drogi krzyżowej i to, co jest pewnie jednym z ważniejszych elementów samej idei, to to, że ta droga to musi być minimum 40 km. Czyli ekstremalność polega przede wszystkim na wysiłku fizycznym, na pokonaniu siebie i trasy. To dokładnie o to chodzi, żeby pokonać siebie, dlatego że 40 km w nocy, w samotności, w milczeniu. Dlaczego w nocy? Dlatego w nocy, żeby było łatwiej się skupić na samych rozważaniach. Podczas dnia, po pierwsze, taki przemarsz, taka wędrówka jest dużo łatwiejsza, ale to nie o to chodzi, żeby mnożyć trudności, tylko żeby dać szansę, że rzeczywiście sam na sam w rozmowie szczerej z sobą i z Bogiem wędrujemy. No to powiedzmy, ile osób wzięło w tym udział do tej pory? Na to pytanie jest jeszcze dość trudno odpowiedzieć, dlatego że podstawowym terminem, w którym wyruszają ludzie na trasy, jest najbliższy piątek, 7 kwietnia. Natomiast w niektórych rejonach Polski już odbyły się ekstremalne drogi krzyżowe w piątek poprzedni, ale były takie miejsca, gdzie to było jeszcze tydzień wcześniej. To, co dzisiaj wiemy, no, jest zarejestrowanych już 49 tysięcy uczestników w całej Polsce. W Warszawie po raz pierwszy przekroczymy magiczną liczbę 2000 osób, które wezmą udział. Ale po Warszawie, czy po tych tras jest dość sporo w całym kraju? Oczywiście nie po Warszawie. Idea jest oczywiście taka, żeby to nie był marsz ulicami, marsz drogami, tylko staramy się, przygotowując trasy, prowadzić je przez ciekawe tereny i jak najszybciej wyprowadzać z miasta. My w Warszawie mamy trochę trudniej, bo Warszawa jest stosunkowo rozległa. Natomiast w pozostałych rejonach Polski to się udaje zrobić właściwie na przestrzeni paru kilometrów. Więc szukamy takich dróg, żeby to także w okolicach Warszawy, żeby one prowadziły przez lasy, przez pola, przez bezdroża właśnie, żeby to nie był marsz po asfalcie. Bierzecie państwo pod uwagę, że osoby, które wezmą w tym udział, no, muszą być bardzo sprawne fizyczne. Przejście 40 km dla zwykłego mieszczucha bez przygotowania to może być ciężko. Ja jestem głęboko przekonana, że to stosunkowo niewiele ma wspólnego ze sprawnością fizyczną. To właśnie jest przeżycie duchowe i jesteśmy w stanie pokonać tę trasę tylko wtedy, jeśli potrafimy prosić Boga o pomoc. Jestem sama tego najlepszym przykładem. Przeszła pani taką trasę? Oczywiście, że przeszłam. Za pierwszym razem mi się właśnie nie udało. Za drugim razem ją przeszłam. Tak naprawdę dlatego, że
mniej, większość uczestników ma podobny problem, że w połowie trasy dopada ich syndrom południa i rzeczywiście jest bardzo trudno dalej iść. Jeśli wtedy umiemy całkowicie się zawierzyć Bogu, jeśli potrafimy całkowicie zaufać, że On nam pomoże, pomoc dostajemy i docieramy do celu. A jak to było? Jaką trasę pani przeszła? Tę, którą przeszłam, to akurat była trasa nie w Warszawie, bo tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest... Nie musimy wędrować w miejscu naszego zamieszkania. To była trasa z Pruszcza Gdańskiego do Rewy. Piękna trasa w pięknej scenerii, przez wzgórza Trójmiasta, brzegiem morza. One są jakoś konsultowane przez przewodników turystycznych, przez osoby, które po prostu chodzą po Polsce? Całe przedsięwzięcie jest zorganizowane w ten sposób, że w każdym mieście są liderzy rejonów i to lider rejonu odpowiada za wytyczenie trasy. Trasa zawsze się musi zaczynać w kościele i kończyć w jakimś również kościele sanktuarium. Wybieramy tak te trasy, żeby one były również atrakcyjne pod innymi względami. No na przykład trasa, która wyruszy w piątek w Warszawie z rejonu w Śródmieście, z Kościoła Najświętszego Zbawiciela do Bazyliki Świętej Trójcy w Kobyłce, no idzie wzdłuż Łazienek, przez Kopiec Powstańców, przez Sanktuarium Siekierki, później lasami w okolicy Rembertowa, więc jest trasą także niesłychanie atrakcyjną, czysto turystyczną. Zabieramy wygodne buty, butelkę wody, jakiś posiłek. Ponieważ to jednak jest 40 kilometrów i wymogiem, bo wymóg, jednym z wymogów standardów jest to, żeby to przejście zabierało nie mniej niż 8 godzin, no to skoro wędrujemy 8 godzin, to oczywiście powinniśmy mieć ze sobą przede wszystkim coś ciepłego do picia, czyli termos z herbatą, kawą, w zależności od tego, co ktoś lubi. I oczywiście jakieś jedzenie. Smartfona też, żeby mieć tą trasę? Bezwzględnie. Proszę Państwa, mamy czasy, że na drogę krzyżową bez smartfona nie pójdziesz. Można pójść oczywiście bez tego, dlatego że każdy uczestnik dostaje do ręki wydrukowane rozważania i dostaje do ręki wydrukowany szczegółowy opis trasy, po której będzie się poruszał. Natomiast to, że możemy także słuchać rozważań właśnie przez telefon, to też jest wygodne. Niektórzy lubią czytać, pamiętajmy, że idziemy w nocy, więc latarka, czołówka, to czytanie może być kłopot, a to, że możemy tego słuchać, bardzo łatwiej. Więcej szczegółów na temat tej ekstremalnej drogi krzyżowej znajdziecie Państwo na stronie internetowej, adres za chwileczkę pokażemy. Tam znajdujemy i trasy, i ściągamy sobie na naszego smartfona. Albo możemy wydrukować rozważania. Czy one są też w formie audio, że można posłuchać? One są właśnie tak. One dzisiaj właśnie możemy je sobie ściągnąć ze strony, wydrukować. Dostaniemy je w pakiecie, który wydajemy wszystkim uczestnikom w postaci książeczki, a również możemy słuchać tego w wersji audio. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Agnieszka Boboli, koordynatorka ekstremalnej drogi krzyżowej, była naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. A przed nami już za chwilę kolejna część programu. Zapraszam państwa bardzo serdecznie.